Cześć kochani, z tej strony DJT. Znajdujemy się na planie teledysku Elis. Lewa ręka, prawa ręka. Zobaczcie, co się za mną dzieje. Są zdjęcia, odbywają się zdjęcia. Teledysk nagrywa Mad Max, czyli Mariusz, inaczej znany jako Mario. Słuchajcie, moi drodzy, rewelacyjna atmosfera. Trochę nam pogoda nie dopisała, ale to, co tutaj się dzieje, naprawdę przekracza wszelkie śmiałości. Ludzie przychodzą z dziećmi, robią sobie zdjęcia, zbierają autografy. Naprawdę sympatycznie. Także zobaczcie sobie teraz, co tutaj się dzieje. Cześć Eliza! Słuchaj, robimy wywiad z tobą dla Disco Polo Info. Powiedz mi, co to był za dzień? To był dzień pański, sobota. I powiedz mi, co w tą sobotę się tutaj działo, bo ja ci powiem, przyjeżdżam z Sosnowca, w ogóle to zadzwoni do mnie Mariusz, mówi, słuchaj, schodź na dół, jedziemy, nie? Przyjeżdżam, patrzę, co tu się dzieje, a tu jest naprawdę mega zarąbista impreza i powiem ci, że jestem w mega wielkim szoku, bo to, co tutaj zobaczyłem dzisiaj, to dawno czegoś takiego nie widziałem. No i co ja mam ci powiedzieć? No, kręciliśmy teledysk do naszego najnowszego utworu, Lewa ręka, prawa ręka, który już niebawem, początek roku, więc nowe zmiany, w zespole Elis również. Nie jest już tak disco, jest reggaeton tym razem, więc myślę, że to jest warte podkreślenia, że coś takiego się na rynku polskim dzieje. Pisząc tekst do tej piosenki... Nie pytaj. Właśnie chciałem o to zapytać, co chciałaś przekazać tym wszystkim ludziom i od czego to się zaczęło? Co, tutaj troszeczkę nie powinnam może tego mówić, ale to był tekst wyśpiewany podczas improwizacji w klubie Oldtimers Garage w Katowicach, Piotrowicach. Tam odbywał się jam session. Ja sobie tam wyszłam do muzyków, no byłam już po kilku głębszych, no nie ukrywajmy. No i tak jakoś zaczęliśmy tańczyć. Kolega miał taki wspaniały utwór, który nosił tytuł Uda, więc ja wymyśliłam, że trzeba zrobić alternatywę. Aranżację zrobił Łukasz Sinicki, udzielił też również swojego wokalu, za co jestem bardzo wdzięczna. No i działamy. Parę słów do panów Disco Polo Info? Chciałabym bardzo serdecznie i bardzo gorąco pozdrowić wszystkich panów Disco Polo Info. No i zaprosić was do obejrzenia najnowszego teledysku Elis. Lewa ręka, prawa ręka, ona nie to nie wiem ręka. Co panią tutaj przyciągnęło? Oglądałam teledyski Elis i bardzo mi się spodobały. Chciałam osobiście ją zobaczyć. Chciałam, żeby dzieci miały jakąś przygodę na koniec wakacji. Proszę powiedzieć, czy chciałaby pani coś powiedzieć serdecznie Elis? Życzę jej powodzenia przede wszystkim, żeby trafiła na szczyty list przeboju, bo jest naprawdę zajebistą babką. Jak pani myśli, czy ta piosenka na takie imprezy jak wesela, czy jakieś okolicznościowe, urodzinowe, imieniny? Na wszystko. Ja myślę, że ona jest na tyle uniwersalna, że można ją dostosować do każdego rodzaju imprezy. Dla młodego, dla starego. No jest okej, jest super ogólnie. Jak oceniasz dzisiejszą pracę na tym planie? Fantastycznie. Byłam pozytywnie nakręcona, pozytywnie zmęczona. Myślę, że będzie z tego petarda. Robię dzisiaj zdjęcia do teledysku Elis. Powiedz mi, jak możesz ocenić dzisiejszy plan zdjęciowy? Powiem, że jestem naprawdę zszokowany. Taka publiczność w ogóle, tyle wspaniałych artystów. Tacy właśnie młodsi od wieku chyba, nie wiem, 3 lata. Do wieku, nie powiem ile, bo też nie mówię wieku, powiedzmy osób trochę bardziej dojrzały. Ale naprawdę jest super, jest bardzo kolorowo, jest mega energia, pozytywnie bardzo. Eliza w ogóle wszystko nakręca pozytywnie, także myślę, że tutaj nie ma o czym mówić. Jest rewelacja po prostu. Pamiętajcie kanał YouTube, Facebook Elis, tam będzie nowość. Dziękujemy.